Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, jestem John Radowicz, to jest kolejny odcinek symulatora D-Rail Valley i dzisiaj jedziemy z naszym ultra długim składem, który składa się naprawdę z potężnej ilości wagonów do SM i OWC, czyli do huty i do centralnego pola naftowego. Tak, dokładnie. I musimy teraz wyjechać w prawo, trzymać się prawej, po czym trzymać się lewej. Więc tak też będziemy naszą podróż wykonywać. Mat już pomału się toczy. My nie przedłużamy, mamy dwie lokomotywy DH4, jak się nie mylę. Tak dokładnie, sobie sprawdźmy, pod górkę ma wciągnąć 600 ton jedna lokomotywa. A my mamy dwie i na haku mamy trochę ponad 600 ton. Nie powinno być, ale źle. Świetnie, żwawo idzie. Teraz był jeszcze lepszy zrzut ekranu. To jest ciekawe. Ten wypustek. Jedziemy pod górkę. Już mam 30 klatek na sekundę, ale to dlatego, bo tyle wagonów na haku. Gra nie jest stworzona, żeby takie rzeczy targać. Albo mój komputer jest za słaby. No ale zwalniamy. Teraz dałem pełną moc, to tak ciągnie, ale tak to zwalnialiśmy. Odpuśćmy, bo jak ta pełna moc, to widzę, że się olej nagrzewa. A bardzo nie o to nam chodzi. Hamulce wyluzowane. Wjeżdżać od SW? Tak, od SW będziemy wjeżdżać. Czyli to na B. Dobrze. 3 i, czyli 2 na lewo. Nie, na prawo, przepraszam. Naprawdę, ale naprawdę mamy potężny skład. To trzeba przyznać. Przepojęć pięci z gry mam ustawione w programie do nagrywania na 20%.
a u siebie na 50, więc ogólnie no to właściwie jakbym miał na 10% ustawione, nie? 40 i tylko 0,5 w górę, więc nie powinno być źle. Powinniśmy to ciągnąć. I się rozpędzamy, jak ładnie. Dają radę. Na dwójkę, ale dają radę, ciągną. 70. Pięćdziesiąt i będzie więcej. Jesteśmy tu, więc się nie mylę. Trzeba się szykować, że za niedługo będzie ostrzejszy zakręt. Czy nie, czy już dalej? No dobrze. Teraz będziemy tutaj dojeżdżać i zaraz będzie tym tunelem ostro w lewo. No jeszcze nie. A jednak jeszcze nie. Czy już tak? Nie, tak, to był ten. Nie, to jeszcze nie był ten. Z tego wychodzi. Dopiero będzie. Będzie, będzie dopiero, bo tu jest 40. Dobrze, dajmy tak. Albo nie tak, jednak trzeba z powrotem przywrócić moc. Jeszcze wyjeżdżałem z tunelu. Ja nie mogę. Naprawdę długi ten skład. Kadru nigdy nie znajdę, żeby zrobić takiego screena pełnowymiarowego. Tutaj w lewo, dobrze. Prawo to na CM. I ME. MB też może być. Już teraz prosto, cały czas. Nie ma co tylko jechać. A jak będziemy stali, to nigdzie nie dojedziemy. Teraz powiedziałem największą oczywistość, jak tylko mogła być. Siedemdziesiąt, ale z takim dużym składem to już nie są przelewki. Może i brutto nie jest mi wiadomo jak wysokie, ale na tą grę myślę, że w miarę tak. Długość i przez to droga hamowania, poprzez dłuższe wypełnianie i luzowanie przewodu.
Myślę, że ten hamulec dynamiczny nam zbyt dużo nie da. Jeszcze kawałek traski mamy przed sobą, po prostej. A jeszcze zapas mamy prędkości. No, prędkość maksymalna, nie? Mamy schowek. Prędkość maksymalna na 4 jest oceniona. 120 przed nami. My tyle nie chcemy jechać. No i się bujają te wagony 90. Wystarczy. Teraz będziemy przekraczać ograniczenia. Tego nie możemy dopuścić. Ja o tym mówiłem, że ten hamulec dynamiczny to nam też strasznie mało daje. A mojemy normalnie, pneumatycznie. Właśnie o tą 60 mi tu chodzi. Ale uwierzcie mi, że nie ma co się rozpędzać, bo zaraz i tak jest 60. Dokładnie. Dokładnie tak jest. Teraz pamiętajmy, że rozjazd musi być ustawiony na prawo i widzicie, będzie z górki, więc o to tu mi chodzi w tym wszystkim. Trzeba się zatrzymać, pamiętajcie. Tak idealnie na rozjeździe. By tylne wagony zostawić, żeby mogły jechać do OWC. Hamujemy.
Wyluzujmy troszkę. Może bym pojechał tam, gdzie chciałem, nie? Się skupiłem na hamowaniu. Teraz trzeba cofać pod górę. Takie proste. Nam się nie może skład staczać, nie? Dobrze, że mamy ten zapas mocy. A jedną lokomotywą to już byśmy tam byli. Wiadomo gdzie. Musieli wyjechać i się potem jakoś wycofywać tam. To szkoda, bo marnujemy czas. A jest cenny ten czas premiowy tutaj. Nie ukrywam. Dobrze. Kamaś się zatrzyma, co by tutaj przekładnie za bardzo nie popsuć. I ruszamy. Więcej pilnujemy, jak to tu wygląda. Osobiście myślą, że możemy już się zatrzymać. No właśnie, mamy jeszcze zapas. Tym razem nie popełnimy takiego samego błędu, jak to kiedyś zrobiłem. Mi się wagony stoczyły. No właśnie w taki sposób skończył się poprzedni sezon, że wagony pojechały daleko. Nie będziemy tutaj rywać bohatera, tylko namojemy troszkę tych wagonów. Dobrze, myślę, że tyle wystarczy. O, matko boska. Ale odgłos, jakie naprężenia tu musiały być, nie? Dobra, luzujemy. B3 i jeszcze raz. B3 i. Czyli w prawo. 2. Wcześniej jest jakieś odbicie? Nie. Pod tym względem możemy być spokojni. I jechać.
nadzieję tylko, że tamte wagony grzecznie poczekają. O i B3 i. O, ale Zeus się mści. Naciągamy. A, nawet tu jest biuro stacji, widzicie? Jak fajno. Dawaj to. 4-1. To ile mamy? A, 62. Ja, jeszcze tu mamy coś na owoce, coś na szybko. Miasto, port i miasto. Porty miasta, fabryka maszyn. Wszystko jest na porty miasto, szyny. To by było ciekawe zlecenie. 47 tysięcy szyn. No cóż, my musimy jechać dalej, bo wagony na nas czekają. A boję się, że wieki tam nie będą. Resztę, drodzy Państwo, zobaczycie już w kolejnym odcinku, więc komentujcie co. Subskrybujcie, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa pa.